Pan posła ziemi śląskiej Tadeusza Motowidło. Zgłosiło się 45 zawodników. Dziękuję. Witam wszystkich, przede wszystkim kwiat, nasze panie, widzę Rodynka tutaj. Brawa przede wszystkim, panowie, brawa. Tak żeśmy zapowiadali w roku ubiegłym i w tym roku spotykamy się na tych prestiżowych zawodach najlepsi z najlepszych. Zobaczymy, który z zawodników jest naj. Potem jak zejdziecie ze stanowisk, oczywiście na ciepło jakiś posiłek. Pan poseł przybędzie, osobiście wręczy te puchary. Do pucharów oczywiście będą też dla tej pierwszej dziesiątki nagrody, odpowiednie dyplomy. Nęcimy, zgodnie z tym za 5 będzie nęcenie. O 9.30 łowimy, 12.25. 5 minut przed końcem sygnał i o 12.30 kończymy. Ryby nie wyjmujemy ze względu na to, że zrobili gospodarz się wody, żeby ryba była żywa. Podchodzimy z wagą, ważymy. Nie pływa w ekwanurek. Ten, który... Także nie będziemy mówić o regulaminie, o tym, ponieważ to są zawody towarzyskie, nie mistrzowskie. Wiadomo, jak tak jest. Także tutaj gdzieś jest jedynka na wprost i w kółko idziemy. Do 40. Gębic Marian. Wiśniewski Wiesław. Belerski Adam. 10. Potęcha Mirosław. Ryszka Piotr. Ludwiczak Patrycja.
Wszystkie, Patrycja, wszystkie tam patrzą. Bo w tobie nadzieja. Dole wody. Przede wszystkim spotykają się dzisiaj z wami, robiąc to już od chyba 2 czy 3 lat, spotkani z tymi, którzy w poszczególnych kołach tam najlepsze wyniki zrobili. Spotykając się, chciałem bardzo serdecznie podziękować wam wszystkim za to, co robicie właśnie na rzecz tutaj Śląska i na rzecz tych akwenów. Kiedy dziennikarze mnie pytają, dlaczego ja to robię i dlaczego wspólnie razem z wami, spotykając się na zawodach, rozmawiamy o tych akwenach, to tylko i wyłącznie na ten temat może być jedno zdanie wypowiedziane. To są płuca, to jest Śląsk i to jest tradycja. Tradycja, gdzie każdy z was po kolei idąc nad piękny akwen, na pewno w pierwszej rzędzie to wypoczywa. Wypoczywa i potem wasze działanie na rzecz tych akwenów to jest następna robota, której nikt nie umie docenić. Ja już od dłuższego czasu w Sejmie prowadzę batalię, aby ustawowo zapewnić wam funkcjonowanie, jeśli chodzi o Polski Związek Wędkarski, jeśli chodzi o środki. Ja nie wiem, czy to będzie z Ministerstwa Ochrony Środowiska, czy to z innych instytucji państwowych. Przede wszystkim idą bardzo duże środki, jeśli chodzi o sprawy związane z ujęciami akwenów wodnych i tak dalej, i tak dalej. Ja wierzę i miałbym do was prośbę, gdzie teraz odbywają się spotkania wszelkiego typu z kandydatami do Sejmu, do Senatu, obecnymi posłami, którzy kandydują, pytajcie ich i dajcie im pytanie, czy kiedy pojawi się taki projekt w Sejmie, jak się zachowają, czy go poprą i czy będą za tym, aby wam, waszej organizacji, tak mocnej, tak dużej, przecież w waszej organizacji są wspaniali ludzie, są naukowcy, są profesorowie, są politycy, jest obecny, jest też były prezydent i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to wesprzeć, trzeba zrobić, aby właśnie ustawowo były pewne zapisy, jeśli chodzi o pomoc dla was, jeśli chodzi o właśnie dbanie o te akweny, o te wody, które są tak pięknie utrzymywane na Śląsku i nie tylko. Dlatego pytajcie tych ludzi, dajcie im te pytania, jak się zachowają. Musimy to uporządkować i wy wiecie doskonale, ile to kosztuje i ile jeszcze trzeba pieniędzy, jeśli chodzi o uporządkowanie pewnych rzeczy, które wy najlepiej wiecie, jak to zrobić, ale musicie mieć mechanizmy. I o to bym was bardzo prosił, żeby iść dalej, jeśli chodzi o waszą organizację, o wasze funkcjonowanie. Ja nie chcę przedłużać, moja misja w Sejmie się kończy, kadencja się kończy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za te któreś już lata, gdzie wspólnie razem spotykając się, doprowadzaliśmy do tych zawodów w poszczególnych kołach. Bardzo serdecznie dziękuję wam dzisiaj i chciałbym przy tej okazji takie skromne podziękowanie w postaci dyplomu posła RP wręczyć poszczególnym kołom. I tak, pierwsze koło to jest Sławek. To jest 74, które nas gości. Zapraszamy pana prezesa Andrzeja Szczęsnego. Andrzej nas jeszcze nie opuszcza, bo to mamy indywidualne podziękowania dla tych osób, które się przyczyniły przynajmniej do tej edycji. Andrzej Szczęsny, również dla ciebie taki dyplom od posła RP. Indywidualne podziękowanie. Poprosimy Mirosława Szuła. Mirek Szuła. Też przedstawiciel gospodarza. Andrzej Jaguś. Sędzia, który jest z nami od samego początku, z tyłu. Andrzejku, chodź. Drugi sędzia, który nam dzisiaj pomagał, Adam Nieckula. Zapraszamy. I Krzysiu Sienkiewicz, który nam pomagał w dzisiejszych zawodach. Zapraszamy. To są te osoby, które bardziej lub mniej, ale przyczyniły się, że mogliśmy się dzisiaj nad wodą spotkać i tutaj wręczać te oto dyplomy i puchary. Przed ogłoszeniem wyników chcielibyśmy po prostu jako przedstawiciele okręgu, dokładnie wiceprezes naszego okręgu oraz ja podziękować panu posłu w imieniu was wszystkich wędkarzy naszego rejonu 6 za współpracę
za wspaniałą organizację zawodu, za to, że zawsze z nami, że możemy w każdej chwili na niego liczyć, nie tylko w edukacji, ale na każdej konwie naszego życia. Także panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję. Koledzy, ja sobie pozwolę przeczytać. Podziękowanie dla pana posła Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusza Motowidło za długoletnią współpracę, niezwykłą życzliwość, stałe wspieranie środowiska wędkarskiego, zaangażowanie w organizację zawodów wędkarskich oraz skuteczną obronę naszych praw. Społeczność wędkarska rejonu 6 Okręgu PZW w Katowicach 2011 rok. Bardzo mi przykro, że pan prezes Iwański nie mógł, ale obowiązki go zatrzymały. No i ja sobie w imieniu zarządu okręgu dziękuję za wsparcie, dziękuję za życzliwość. No i myślimy, że następna kadencja będzie tak samo owocna. Słuchajcie, tu jest długa nagroda z kolei od nas wszystkich, z kolei do Sławka Filipowicza za to, że właśnie dzięki jego zaangażowaniu w ten sport, w tą naszą pracę poprzez pana posła realizuje nasze marzenia, że możemy się spotykać, że możemy po prostu usiąść, połowić. Także chciałbym mu bardzo podziękować i wręczyć taki skromny upominek. Pozwolę przeczytać dla asystenta Sławomira Filipowicza pana posła Tadeusza Motowidło za organizację zawodów i wspólną pracę w podziękowaniu od wędkarzy rejonu 6 za rok 2011. I to jest taki zwiastun na lata następne. Myślę. Dziękuję. No ryby sobie jedzę na pewno. Dziękuję. Nie chcielibyśmy tutaj od naszego koła podziękować panu posłowi. Może przeczytam, co tutaj mamy na tej statuetce. Dla posła RP, pana, nie wiem się wygadać, Tadeusza Motowidło, doceniając pański wkład w rozwój Polskiego Związku Wędkarskiego oraz organizację cyklicznych zawodów dla naszych kół, zarząd koła Jasmus numer 78. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Dziękuję. Panie pośle, oni wiedzieli, że przywieźli to dzisiaj, bo akurat przedstawiciel tego koła wygrał te dzisiejsze zawody, także przygotowani się na każdą ewentualność. Szanowni Państwo, żeby już nie przedłużać, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Kadetkę, koleżankę młodszą, która ostro dzisiaj walczyła, zapraszamy tu do pana posła, jest specjalne wyróżnienie dla niej. Wspieramy młodzież. Patrycja Ludwiczak, tak jak mówiła, wynik bardzo dobry, chyba przegoniła i dziadka i wujka, także tradycje rodzinne. No i teraz ogłaszamy wynik. Pierwsze miejsce w dzisiejszych zawodach wynikiem 4740 z koła 78 Jasmus, wybraniec Ryszard. No, prosimy drużynę całą Jeszczębie. Drużyna Jasmus. Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach wynikiem 1935 koło 112 Pniówek Wiśniewski Wiesław. Proszę wybrać sobie nagrodę. Miejsce trzecie wynikiem 1855 koło 112 Pniówek
Melerski Adam. Miejsce czwarte, wynikiem 1605 punktów, koło 78 Jastrzębie, Kuczera Henryk. Miejsce piąte, wynikiem 1420, koło 77 Zofiówka, Olszewski Józef. Dobra. Koledzy, jeszcze będzie nagroda pocieszenia na koniec losowania. Kogo nie będzie, losuje następny. Miejsce szóste, wynikiem 1405 punktów, koło 102 Żory, Gębic Marian. Siódme miejsce, wynikiem 1325 punktów, koło 112 Pniówek, Potyrcha Mirosław. Miejsce ósme, wynikiem 1310 punktów, koło 77 Zofiówka, Krajewski Robert. Dziewiąte miejsce, wynikiem 1280 punktów, koło 49 Rybnik, Berger Tobiasz. Miejsce dziesiąte, wynikiem 1155, koło 49 Rybnik, Moszczyński Tomasz. Poprosimy panią Małgosię o wylosowania szczęśliwca. Prawie wylosujemy sobie, że mamy taki czajnik, panie pośle. Małgosia, tu czajnik. Głosujemy czajnik. I to stanowisko będzie losowane. Stanowisko, tak. Numer stanowiska. 34. Pokusiński Damian. Teraz będzie Czerwionka. Teraz będzie Lutownica. Dwadzieścia osiem. Jest 28 stanowisko? Nie ma, pojechał następny. Czyli tak, zasada następny. Głosujemy następny. To pytań jeszcze. Jest 28 stanowisko? No, szybciutko. Chociaż lutował to. Falkowski Krystian. No. Zamroczony jest. I tu jest golarka jeszcze, ma mężczyzny prawdziwego, a wygra Patrycja. 9. 9. Stanowisko numer 9. A taki nieogrony. Dziękuję bardzo. Na tym jako ja sędzia dziękuję, prosimy jeszcze. To nic kochani, przyjemnego pobytu, zdrowia, zadowolenia, no i do zobaczenia w przyszłym roku. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo.